No to kochani, czas przygodę z Dorianem zacząć. No, natura jest nieprzewidywalna, także... Pogłębili rowy tutaj przy drodze, żeby... Bo tutaj jest taki podmokły teren. Tutaj jest rzeczka. Bagienko. No dobra, jedziemy zobaczyć, czy na stacji benzynowej starczy dla mnie benzyny. Mam jeszcze paniak. Jak to, kochani, jest? Jakie to jest uczucie przeżywać coś takiego? To jest oczywiście sytuacja zagrażająca życie, więc wszystkie inne sytuacje, które w twojej głowie cały czas planujesz, organizujesz sobie życie, dzień i tydzień, no to tracą na znaczeniu. No zobaczmy. Tankują, ale nie ma kolejki, także tyle dobrze. Także jest cysterna z benzyną i no i tak. Jestem na Shellu. Na szczęście jest benzyna, także hurra, bo Andrzej już mnie wystraszył, ale mówi, że w Sarasocie. Na niektórych stacjach nie ma benzyny. Tutaj jest, także super. Działamy, kochani. O, już jest miejsce wolne. No taki trochę ruch się zaczyna, wiecie, ja też podjechałam rano. No plus on premium. Jest to podstawowa, zobaczcie, regularna. We're very much a treat only for a rocket pop. Back then would have been like the ultimate status symbol. Zobaczcie, wow, zaczyna się robić coraz ciaśniej. Każdy się przygotowuje, bo może trzeba będzie się ewakuować, kochani. Dobra, teraz jedziemy na zakupy. Ja czuję taki wewnętrzny niepokój. Miałam jechać na szkolenie, bo dostałam dofinansowanie od fundacji, w której pracuję przez 8 miesięcy już, jako wolontariuszka, ale kochani, nie udało się ze względu na właśnie zbliżający się huragan, który może osiągnąć duże rozmiary. To zadanie jest najważniejsze, czyli przygotowanie się do huraganu staje się priorytetowe. Takie oczekiwanie czegoś, co ma nastąpić i co jest groźne dla twojego życia i życia twojej rodziny, więc no, takie uczucie niemiłe, niefajne. No jest to stresujące, myślę, dla każdego, tylko każdy przeżywa inaczej, prawda? Jedni się bardzo boją, drudzy mniej. Mamy wszystko przygotowane, mamy nawet agregat prądu, więc tym razem będzie nam klimatyzacja działała. Jeśli będzie problem z dostarczeniem prądu dla mieszkańców naszego miasta, trzeba się przygotowywać, trzeba wiedzieć, że coś takiego się zdarza. Co? Widzicie, co dwa lata. Mieliśmy ostatnio Irmę dwa lata temu, rok temu nic nie było. A tym razem być może będzie też kolejny. Nie zapowiada się, że może być disaster. Ale to jak zawsze, cisza przed burzą, prawda? No, więcej samochodów niż zwykle, jest godzina 10. Media wpływają bardzo na ludzi. Można manipulować społecznością i trochę to tak, wiecie, jest. Kwitnie biznes w sklepach. Walmart, Publix, benzyna. Wykorzystywanie sytuacji, po prostu. Przez innych ludzi. Przed chwilą pan się zapytał mnie o wodę, czy wiem, gdzie jest woda, bo tu już nie ma wody. Powiedziałam, że Andrzej właśnie ostatnią wodę, którą mamy wodę. Andrzej wczoraj jeszcze zakupił i to też już była ostatnia woda w Walmarcie. Także no, z wodą może być problem. Z takimi napojami jak Coca-Cola, Pepsi i puszki to no to niekoniecznie, zobaczcie, jest tego dużo, ale woda, wiecie, no na zupę, na ugotowanie, na herbatę, na cokolwiek też jest potrzebna czy do picia. Zobaczcie, jakie mam zakupy. Tutaj tak, rosyjski sklep, wędliny, sery, chlebek. Tu z kolei Publix. W sumie nie ma dużo, ale jest mięso, są takie najważniejsze rzeczy. Także ja jestem przygotowana, mój mąż bardziej przygotuje dom pod huragan. No i tyle, kochani. Będziemy czekać, będziemy wam dawać różne informacje na temat, co się dzieje. Oglądajcie na grupie, jak coś to wrzucę, jakiś filmik w międzyczasie, między vlogami. Także jesteśmy na bieżąco. Kochani, w sumie to nic innego jak zakupy na weekend. Ale trzeba zrobić. Te zakupy trzeba zrobić, koniecznie. Odebrałam Oliwkę, no i koleżanki zostały, tak? Po szkole. I możemy wam powiedzieć, dlaczego zostały. Bo będę przygotowywać szkołę jako shelter. Są schronami. Szkoły są schronami. No i co one będą robiły, nie wiesz? Nie mam pojęcia, ale ja nie chciałam zostać, bo się źle czuję. No tak, Oliwka jest cały czas przeziębiona, chora i nawet dziewczyny miały przyjść na weekend do niej, ale nie przyszły, bo cały czas... Nie miałyśmy jechać do mola tylko, ale też mi się nie chce. No, taka zmęczona jest.
Ta choroba ją wymęczyła i ciągle kaszle, no nie? Taki masz suchy kaszel, w sumie... I mam kater. Kater i ten kater cię też wymęczy, no nie? I tak słychać, przez nos mówisz. No, ale ogólnie widzicie, szkołę przygotowują do huraganu i dzieci, młodzież pomaga, nie? Mhm. Nie, no to jest bata, bata się liczy jako community hours. O, naprawdę? Mhm. I jakieś masz plusy dodatkowo? Jakieś... Nie, to musisz po prostu mieć chyba 100 coś godzin pod koniec 4 lat. Aha. Że musisz pomagać swojej, musisz być tak jakby wolontariuszką. Ja się cieszę, że przyszła paczka z Ameryki. To chyba wino. Trzeba się przygotowywać do huraganu, kochani. Na 7 dni. Tak mówił prezydent Trump. Na 7 dni przygotujcie się, kochani, do huraganu. 7 dni jedzenia, 7 dni picia, 7 dni wina, nie wiem, wszystkiego co... Papieru toaletowego. Co robicie, co używacie. Są takie sytuacje, że właśnie humor pomaga przetrwać. Oczywiście. W chwilach. A jak będzie niebezpiecznie, to będziemy spieprzać. To prawda, będziemy się ewakuować. Tak jak to było 2 lata temu, pamiętacie zresztą, no nie? Mhm. Był taki moment stresu, strachu. No. Wtedy nie było śmiesznie, wtedy trzeba było spieprzać. Tak jak Andrzej powiedział. No i tyle. No i co? No, pozdrawiamy, nie pękamy. Jednak przeżywanie, moim zdaniem, huraganu 4. stopnia jest traumatyczne. Wyjazd z miejsca tej katastrofy jest dużo lepszym, dużą lepszą opcją dla naszego zdrowia psychicznego. Także ja tak też zawsze pod tym względem patrzę i uważam, że przeżycie takiego huraganu na pewno wpływa negatywnie na nasze przeżycia i doświadczenia. Także no, woleliśmy w tamtym roku uciec, wiecie, dom to dom. To ty nie przeżywasz tego osobiście. Najbardziej traumatyczne zdarzenie jest takie, gdzie twoje życie jest zagrożone. I tak byliśmy w jakiś sposób, mieliśmy stres uciekając stąd, ale nie aż taki, jakbyśmy zostali i byli tutaj i czekali na to, jak on przejdzie. Jeśli by był silny, tak? I zerwałby dach na przykład albo coś takiego. Zobaczcie, wrócili kolejni. Nie ma wody. No, kolejni ludzie z zakupów. Tak, piwo. Krystian kupił macaroni and cheese. Oni kupili takie bardziej puszkowe, czego ja nie kupuję tak dużo. Mama, nie miej tych pojemników, bo Ola będzie na mnie krzyczy. Nie, ja mu mówię, że pan w pokoju ją zostawi, albo jak tu pani zostawi, no to wiadomo. Bo to zostawiam dla Oli, żeby ona, a później ty myjesz i później Ola robi mi tension. Zostawiasz, jak chodzimy do pracy. Tak, widzicie, to są takie rodzinne klimaty. Ziomek, biorę rano... Chodzi o pojemniki. Pracy, a nie jak wychodzimy do pracy, bo ja nie mam wtedy czasu. Jesteście świadkiem, jak młodzi się docierają. To nie jest późno. To jest ale się docierają, słuchajcie, po ślubie. Ile jesteście po ślubie? Ej, a mama wannę nalałaś? Nie, trzeba nalać. No od maja. 20 kwietnia mieliśmy się. Mieliśmy. Krystian sobie powiedział kilka dni przed, że pytamy się 20. No. Ci co wiedzą, to pozdro. Mama, nie wiesz? Też bym nie wiedziała. No jakieś na pewno wiem, tak. Święto marihuany. Tak. Znając życie i Krystiana. Tęsknota, za młodością, tak? Nie. Bo Krystofer nie może tutaj żadnych takich rzeczy jako kierowca. Tak? No, nie mogę nawet tego brać. Żadnych. Dawno cię nie było. I Oli? Towar, czuję się jak ten, jak super bohater. Przyjeżdżam z wodą, a oni tam czekają. A no właśnie, a powiedz tą wodę, bo... Teraz też... jest tak, że nie jest tak, że ja przyjeżdżam, oni... Tylko jest, ci, co przyjmują z Walmartu. Ten główny menadżer sklepu, store manager, przychodzi, patrzy, że woda się wywołała. No ale nie wiem, panie, ile ludzi było w sklepie, te półki w Walmartie. Tak? Dobra, a ja byłam w Publixie dzisiaj rano, to w ogóle wszystko było, wszyściusieńko. No może woda tylko? Nie, no wody tylko nie było. W Walmartie to normalnie puste półki, a zwłaszcza jak są te właśnie takie puszkowe rzeczy, sosy, makarony, no właśnie papiery, Asia mi to mówiła wczoraj. Wody, mięsa, kiełbasy, co tam wzięło? Ojej, a ja w Publixie wszystko piękne kupiłam, świeżutkie. A to się dzisiaj zaczynają, to będzie gorzej? Z rana, no. Mamy uważać też, bo ludzie za nami będą jeździć.
zanaczepanych ormatów. Nawet byliśmy świadkami. Jak tak? W sklepie się starsza pani pytała pracownika, kiedy będzie woda? I ten pracownik mówił, że no wodę dostarczamy codziennie. No. No, a to w jakich godzinach? A ty nie możesz, Krystian, tej wody wziąć dla siebie? Ukraść ją mogę. Nie ukraść, tylko wziąć po prostu przy tym. No to zrób tak przy wypakowywaniu towaru. Było tak dziwnie zrobione, bo ta woda była przy wyjściu, tak jakby z magazynu. Mm-hmm. Była paleta, mm-hmm. dookoła stało ze 20 pracowników Walmartu. Mm-hmm. Tutaj wzdłuż mięsa ciągnęła się ogromna kolejka na pół sklepu. Ojej. I oni wykładali max dwie zgrzewki na bułkę. To będzie fajnie, ekscytująco. Będziesz miała co nagrać. No, Irma 2-0. Krystian to ma takie podejście, widzicie, jeszcze taki, no może tam 14+. Szczerze mówiąc, pani Elizo, to ja też się zdziwiłam. Mówię, jak ci ludzie panikują? Ja na dobrą sprawę miałam dystans do tego wszystkiego. Patrzyłam, wiadomo, w internecie, jak to się rozwija, gdzie to jest, jaką prędkość może osiągnąć, jakie zagrożenie ewentualne grozi, na jakim stopniu tego huraganu. Ale byłam spokojna, dopóki nie zobaczyłam tych ludzi. Dostał Krystian wiadomość na Qualcomma, to jest ten taki komputerek jego w tirze, że uważajcie, bo ludzie kradną wody z naczep. Żeby kierowca tego pilnował, bo ja nie wiem, jak to robią. Mm-hmm. Czy oni to robią w Walmartcie, czy oni to robią... No tak, nie bo, wiem jak. No bo słuchaj, jeśli jest brak czegoś, no to ludzie zaczynają kombinować. No tak to i panikować. Jest, i panikować. No, woda jest potrzebna do życia, wiesz, za tym się kryje śmierć, no nie? No bo ja wiem. Wiadomo, to jest coś, co jakby... Wiesz, ludzie myślą o tym, to jest no tak... No spadamy w 70 iluś tam procentach wody. No dokładnie, tak? I ludzie, słuchajcie, myślą w tej sytuacji zagrożenie, to jest zagrożenie życia. No jest. I ja uważam, że i tak Amerykanie zachowują się spokojnie w sklepach, bo oni chodzą naprawdę wózkami, omijają się grzecznie, ładnie, no tak jak ja byłam w Publixie. W Walmartcie może być to trochę inaczej, bo tam jest więcej ludzi. Dużo było, naprawdę no. Dużo. W Publixie też było a dużo ludzi. Że był jakiś... Chaos. Nie. Bo nie było. Tego nie można powiedzieć, że no, chaos. No nie. Zobaczcie, jak ładnie Jeniorek wygląda przed Dorianem. Siła przed wizytą Doriana. Kowaleś, Boże. Już teraz się przyzwyczaił chyba, co? Do burz. Jeniorek, idziemy na spacerek. Nie boi się, zobacz. Ma ogonek podniesiony do góry. Dorian nadchodzi, On dalej może zmienić kierunek i kierować się znowu na Florydę. A tu Ola ma no, fajną ja rzecz. Ja sobie obserwuję go na mapie satelitarnej. A widzisz. I tu jest dokładnie pokazane, gdzie on zaczął, gdzie był jego start. Tu jako jeszcze sztorm. Super, no. Tu już wszedł w fazę huraganu pierwszego stopnia. Tu był drugiego. No i już teraz jest stopnia czwartego. Fajne. A jak to się nazywa? Zoom F. O, zobaczcie. Storms. Możecie sobie też przeglądać to. No i to... Bardzo ładnie, jaki widok super, no nie? No i widać go dokładnie, no, nie? Jaki jest. Tylko no tak. Tutaj jest już trochę gorzej, bo jest Floryda chmurami zasłonięta, ale... Mhm. A no widzi pani, faktycznie odbił, bo on był tu bardziej no, na nas, a on idzie do góry no teraz. No właśnie. Koniec jego, przewidywany. A przewidywany, a gdzie on jest? Teraz obecnie tu. A widzisz. Czyli jest jeszcze siła taka, że może to się zmienić, zobacz. Znaczy wiesz, przewidywania u nich pokazują, że on może tak, odbić. Tak oni teraz uważają, że to idzie. No to faktycznie, bo jeszcze kilka godzin temu był tu na Florydzie. A, tu na środek Florydy bijał się. Każdy informator mówi inaczej, strony internetowe inaczej, strony z wiadomościami też inaczej i wiadomości w telewizji również podają inne informacje. I my podajemy inne informacje. Dudki! I między sobą też. No też. Też, tak. Też, no. No widzicie, tak to wygląda. A prawda będzie zaraz, dowiemy tak, się. Prawda wyjdzie na ja później. Taką miał troszeczkę już schizę, ale teraz te burze często są. No i chyba się przyzwyczai. Zobaczę, co tu Krystian robi. Krystian działa. Krystian się tak przygotowuje do Doriana. Wiesz, że możecie strzelić piorun? Dlatego ja to ryzykuję życie, mama. O tym wow. No na serio? Poważnie się robi, słuchajcie. Zobaczcie już, jakie chmury są i deszcz. Trzeba się opakować. Okay.
Dobry, piesek, dobry. Uciekłeś. Ola z Krystianem dzisiaj była na wschodniej części Florydy. Tak, byliśmy w West Palm Beach i tutaj miało uderzyć między innymi w te rejony jako pierwsze, ten huragan. I zauważyliśmy, że tam ludzie już mieli okna pozasłaniane Playwoodem. Playwoodem, tak. No nie tylko jakieś. W ogóle zdjęcia nie wiem, widziała pani w internecie. Te memy? No nie, jak ludzie stoliki do okien przystawiali. A, no tak. Albo ktoś tą maskę od samochodu oknem zakrył. Raczej okno maską. To też w ogóle mnie rozśmieszyło mocno. No ale tam już ludzie przygotowują się widać. No tak. Bardziej niż my tu. No bo uwaga. Zobaczcie, jaki mocny. On jest blisko tego wybrzeża praktycznie, no jest. Nie? To trzeba też monitorować. Tam mają kepsko, naprawdę. Znaczy wiesz, ewakuują się na pewno ludzie niektórzy. No tam jest w ogóle, nie wiem czy wie pani, to jest strefa ewakuacji. Ogłoszona. No, Okay. Ola zadeklarowała, że zostaje, tak? Tak. Pilnuje domu. Dokładnie. Znaczy no tak, mój mąż ustalił, a ja stwierdziłam, że zostanę z nim. No chyba, że się będzie źle działo. To wtedy to najwyżej go zostawię, bo pojadę z wami. No, ale wiesz, było tak, że Andrzej też nie chciał jechać. My się kłócili. Znaczy, to była taka dyskusja. Dyskusja bardzo taka emocjonalna. I ja Andrzejowi mówiłam, on mówi, panikujesz, a ja mówię, no nie, zobacz. I mu pokazuje, wiesz, tam coraz bardziej ten warning był, tak, idzie, na to, wiesz, na nas, to wszystko. I tak coraz bardziej, emocje coraz większe. Nie, kobieta zaczyna sobie to myśleć tak. My kobiety też jesteśmy inne, my podchodzimy do rzeczy... Trochę inaczej niż faceci. Statystyki, wszystko bierzemy pod uwagę, sprawdzamy. A co, Krystian sprawdza w ogóle cokolwiek? Trochę sprawdza, tak? Wczoraj sprawdzał. Chyba gdzieś już tak bawi się No już teraz to w ogóle nie myśli o huraganie samochodzik. To jest punkt dzisiejszego dnia. Pony maletnie tyle. U nas takie klimaty przed Dorianem. Przejdźmy do niego. Ale idzie, mówię ci. No i zobaczcie, tak wygląda moje duże dziecko. I co? Muszę dawać paliwo. Stracił wszystko? Co? Stracił wszystko? No. Ładne masz kapcie. Polski jestem. Możesz to nagrywać. Co? No ciebie jak się tam podniecasz. To... Co, czym byłby samochód bez ciebie? Bez tego zawzięcia. Dobre? Zawiera alkohol. Tak. Nie, ja dmucham to przecież. Piję. Ale wygląda jak pijesz. Ja idę, dokończę film, bo mi minuta została i minuta. Przez minutę to o, pewnie... dzięki! Przez minutę naprawisz. Tak, zostaw mnie tu samego. Wierzę w ciebie, z masz problemem. Minutę. Odliczaj, 60 sekund i jestem. Dobra, to ja też idę. Możesz iść, bo ja tutaj będę się męczyć. Spotkamy się później może jeszcze. Dobra, dzięki. Dzięki za pomoc. Pojeździmy? O! Wszyscy coś robią, a ja idę w końcu wam tego vloga. No i u nas takie szaleństwo zawsze w weekendy. A ja kiski niosłam. Co niosłaś? Kiski. Jakie? A co to za kiski? Czekoladki. A, kiski. Żeby się lepiej czekało. On mówi appreciated. Dzięki za pomoc. No i zobaczcie, taka impreza przed Dorianem. Spokojnie. Nikt się... O, Ola jak? Spokojnie. Chill out. Wszystko jest gotowe i tylko oczekujemy. Jesteście w Big Brother. A z Oliwką się nie widzieliście. Zobaczymy, co ona robi. Miała posprzątać. Ale nie wiem, czy posprzątała. Zobaczymy, czy mnie wpuści z kamerą. Aha. Słyszycie? Tam jest Oliwia, się kąpie. I słucha muzyki. Z nią jest zawsze muzyka. No wiecie, to nastolatka, to ona lubi być w swoich klimatach. Także na razie, trzymajcie się, do zobaczenia.
oglądajcie, co dalej z Dorianem i z nami. Czy coś się zmieni jutro? Będę wam nagrywać, będziemy na bieżąco. Trzymajcie się.